Jeżeli chodzi o sezon lotowy 2023, jest to dla mnie bardzo udany sezon, może nawet zaznaczę bardzo udany sezon. Jesteśmy na razie jeszcze w trakcie, więc zawsze możemy coś jeszcze poprawić. Natomiast co dla mnie jest sezon udany i dlaczego tak to definiuje? Ano dlatego, że po pierwsze mamy wymagające loty, loty, na których w większości gołębie muszą bardzo ciężko pracować, bo to są loty na prędkościach do 1200 metrów na minutę, więc to są loty pracy, jak ja to nazywam. No i to, co mnie najbardziej interesuje, praktycznie każdy lot, myślę, że na każdym locie mogę pochwalić się pierwszymi gołębiami, jak nie w top 5, to w top 10 oddziału. Bardzo czołowe gołębie na 500-kach w grupie okręgowej. Ostatni weekend, bo teraz jesteśmy świeżo po pierwszym maratonie, a zarazem po Brukseli. Dzisiaj jeszcze mamy otwarcie zegarów z Brukseli, więc z maratonu jest jedyneczka na oddział, która też bardzo cieszy. Z Brukseli trzy gołąbki, jeden pierwszego dnia, dwie samiczki rano następnego dnia. I to też dla mnie po raz kolejny to słowo udany, bardzo udany. Dlaczego? Ano dlatego, że te gołębie, które na dzień dzisiejszy robią główną robotę u mnie na gołębniku, to jest to, czemu zaufaliśmy parę lat temu, czyli linia gołębi Diamond Porsche, linia gołębi Batusia, ogólnie gołębie Pec, Hugo Battenburg i Jele Jelema. To zaczyna pracować. Na dzień dzisiejszy jeszcze to dopracowujemy pod kątem tego, co byśmy chcieli, jeżeli chodzi o genetykę, bo tak jak powiedziałem, dla mnie bardzo istotne jest to, co w danym gołębiu jest. To, że on leci, to, że on wygrywa, to, że on siada czołowo, to jest raz, ale dwa, ja chcę mieć to jeszcze naprawdę solidnymi papierami podparte. I to udaje się nam na dzień dzisiejszy realizować. Infinity jest to już na pewno gołąb rozpoznawalny, przynajmniej mam takie informacje i bardzo mnie to cieszy. Mieliście już go szansę, koledzy, koleżanki, widzieć na różnych nagraniach, niektórzy osobiście go oglądali u mnie. Infinity, jego brat Possibility, akurat już troszkę gorzej Possibility wygląda, bo on się teraz bardzo rozpierzył. U mnie bardzo szybko te ptaki już zaczynają się pierzyć, wcześniej były połączone. Ale co tu chciałbym jeszcze dodać? Również szanując sobie współpracę z kilkoma kolegami, którzy też nie boją się, że tak powiem, wejść w fajne zachodnie gołąbki, udało nam się sprowadzić we współpracy z kolegą Arturem Strzelińskim również córkę Jeffa z bardzo fajnego połączenia takiego, można powiedzieć, sfokusowanego już pod kątem gry na wspólnych gołębnikach. Także specjalnie pod niego została sprowadzona partnerka. Może jeszcze tutaj ją dzisiaj zaprezentuję. Natomiast no cóż, bardzo mocno inwestujemy w sensie genetycznym w tą linię gołębi. Bardzo mocno zaczynamy grać na wspólnych gołębnikach, bo przypomnę, że w zeszłym roku porodzonym bracie, czyli po Possibility na WG Pattaya, córka bezpośrednio po Possibility zajęła 42 miejsce w finale, dając nam bardzo dużo radości, a zarówno też fajną nagrodę finansową, nie ma co się oszukiwać, wygrała. Więc no, raz jeszcze tylko przypomnę krótko, czyli syn Jeffa w połączeniu na pełną siostrę Porsche 911, taką samiczkę, która już dała też bardzo czołowo siadające gołębie i na wspólnych gołębnikach, i na lotach, bym powiedział, porównywalnych do naszych maratonów, czyli takiego szczebla okręgowego w Holandii. No cóż więcej mogę dodać, fenomenalnie zbudowany gołąb, niesamowita witalność i na pewno na najbliższe lata jest to ptak, zarówno on, jak i Possibility do pracy hodowlanej. Z każdym rokiem wprowadzam coraz więcej dzieci w różnych wariantach, w różnych połączeniach tego gołąbka, jak i Possibility'ego, bo na dzień dzisiejszy często hodowcy zadają mi pytania, a który z nich jest lepszy. Przyznam szczerze, że Infinity w pierwszym roku dużo bardziej był rozchowany, bo to są młode gołębie z 21 roku, ale w 22 roku dużo bardziej jego rozchowałem pod kątem takiego latania typowo w strukturach oddziałowych, natomiast Possibility był dużo bardziej rozchowany pod kątem gry na wspólnych gołębnikach. I stąd też jakieś tam, powiedzmy, już pierwsze wnioski. No jest samiczka, która bardzo czołowo z 500-ki siada, córka bezpośrednio Infinity'ego, a z Possibility'ego już w pierwszym roku pojawia się 42 w finale na WG Pattaya. Więc ten rok troszkę to przemieszałem. Na razie nie będę mówił, co gdzie było wysłane i jakie zadania dostało potomstwo tych gołębi. Natomiast zapewniam, cały czas top i trzon mojej hodowli na najbliższe lata. You've been feeling this hope.
może to taki trochę apel gdzieś, co słyszę od hodowców, wycofywanie się ludzi z lotów, bo jest ciężko. Koledzy, to nie jest prawda, że jak się wycofam, to będę silniejszy w przyszłym roku. Nie, dlatego że te właśnie loty, te trudne loty, one właśnie definiują, determinują naszą kadrę na kolejne lata. Nieważne, czy ty skończysz 3, 5, 10 czy 20 lotnikami, ale skończ jakiś pułap sezonu, daj te gołębie na obróbkę, bo jeżeli one będą wygrywały, czy będą wracały z tych lotów trudniejszych, a taki mamy sezon, tak jak powiedziałem na wstępie, dużo tych lotów jest na niedużych prędkościach, na pewno będzie to dużo lepszy budulec niż to, co się działo przez ostatnie lata, gdzie prędkości lotów były średnio 1400-1500 metrów na minutę z lotu. Więc ja zachęcam moich kolegów hodowców, sympatyków tego sportu, lotujcie. Czasem to boli, ja wiem, że te straty bolą, denerwują, ale tylko tą drogą dojdziemy do fajnych gołębi, takich, które w przyszłości będą wam dawały dużo więcej radości. Zaznaczam, nie ilość, a jakość i tego się trzymajmy. Myślę, że o wynikach więcej z sezonu 2023 przyjdzie jeszcze czas nam poopowiadać. Na dzień dzisiejszy, oby on był dalej w dalszym ciągu dla mnie tak udany, jak jest do tej pory, a będzie co wpisać sobie w CV, jak ja to mówię. Infinity Possibility cały czas. To są dwaj bracia, którzy są, że tak powiem, na równorzędnym miejscu, czyli dwie takie jedyneczki w moim gołębniku, synowie Jeffa. Natomiast hodowla nie pozostaje, że tak powiem, w miejscu. Cały czas się rozwijamy, cały czas analizujemy to, co się dzieje na rynku zachodnim, a przede wszystkim jesteśmy sfokusowani tutaj na hodowlę Hugo Bettenburga i Jelejelemy. I między innymi właśnie dzięki jakimś tam rozmowom zimowym z Hugo, z Nikolasem, postanowiliśmy z Grzegorzem jeszcze wprowadzić do hodowli linię gołębia Ad. Ad jest to gołąb, który w 2020 roku wygrał lot narodowy, a był drugim gołębiem międzynarodowym z Perpignan. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to drugi co do wartości lot, jeśli chodzi o Extrema Long Distance. Po Barcelonie myślę, że ten Perpignan ma takie kolejne znaczenie. Czyli jeszcze raz, Ad, zwycięzca z tego lotu narodowy, a drugi międzynarodowy, matka tej samiczki znowu, to jest połączenie na Jana, która była trzecim gołębiem międzynarodowym z tego lotu, z Perpignan, a pierwszą samiczką sklasyfikowaną z tego lotu, więc no, można powiedzieć, dwa wybitne asy Perpignan. Ojciec dodatkowo, czyli ten Ad, ma tytuł jeszcze siódmego asa Extrema Long Distance, biorąc pod uwagę dwa loty. Można powiedzieć, że ta linia gołębi Ad, ponieważ już ich jest kilka w hodowli, to jest córka Ada, mam jeszcze w hodowli bezpośrednio brata Ada i mam też jeszcze po jednym z najlepszych braci, takich też lotników, jeszcze jedną córkę. Więc tutaj tworzymy taką kolejną gałązkę w hodowli i można powiedzieć, że te gołębie z linii Ad będą stanowiły w moim gołębniku taki ekstremalnie long distance. Natomiast u kolegi Grzegorza cały czas jesteśmy skoncentrowani na jelemach i cały czas śmiem twierdzić, że w Polsce nie ma nikt lepszej linii gołębi od jelema. Samiczka jest przepięknie zbudowana, tutaj jest niesamowita muskulatura. Myślę, że to będzie naprawdę fajna linia gołębi, którą wzmocnimy sobie długi dystans. A czas i że tak powiem, loty będą nas rozliczały. Jesteśmy w jednym z moich przedziałów lotowych, tak, czyli w gołębniku lotowym. I tutaj taka informacja, którą chciałbym przedstawić, to jest taki mój punkt widzenia, co dla mnie jest bardzo ważne. Rozpatrując warunki, czy też gołębnik lotowy. W ogóle jednym z najważniejszych czynników, który dla mnie jest istotny wchodząc na gołębnik, to przede wszystkim, a Wiktor może to potwierdzić i tutaj ekipa, która przyjechała, nie ma zapachu gołębi, tak? Czyli jest to neutralny zapach, nie ma nic tutaj, nie ma żadnej wilgoci, nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy, odczucia, że gdzieś jakiś kał murszeje, czy coś takiego wilgotno jest i tak dalej, tak? Czyli generalnie gołębnik powinien być suchy. I takie są moje gołębniki. Wchodzę, ja chcę się tutaj czuć dobrze, ja chcę mieć tutaj fajny zapach, a nie jakiś swąd.
Co nam daje ten komfort dobrego powietrza? Przede wszystkim uważam, bardzo dobrze dograna wentylacja. Ja tą wentylację już doradziłem wielu hodowcom, którzy budowali swoje gołębniki, tudzież zawsze się tym kieruję, budując swoje gołębniki. Zaczerpnąłem to wiedzę kiedyś jeszcze za dzieciaka od bardzo dobrego hodowcy Polaka, który wyjechał dosyć wcześnie do Niemiec i tam w Niemczech zajmował się tematami związanymi z wentylacją. Ogólną wentylacją, nie to, że gołębników. Natomiast co jest bardzo ważne w tym temacie wentylacyjnym? Ogólnie chodzi o kierunek powietrza, czyli moje gołębniki są tak zbudowane, że zawsze podstawowym i stale otwartym punktem, skąd wchodzi powietrze do gołębnika, jest ta dolna część tutaj, ta dolna kratka, tak zwana, można powiedzieć, wentylacyjna, tak? Czyli ona nigdy nie jest zamknięta. Nigdy. I to jest sytuacja dla mnie bardzo istotna, że ten pierwszy wlot powietrza powinien być mniej więcej na wysokości około 40 cm od ziemi. Ponieważ ja nie jestem w tym fachowcem, specjalistą, natomiast jestem praktykiem i te słowa usłyszałem kiedyś od tego człowieka, którego wspomniałem, i one na dzień dzisiejszy są cały czas dla mnie kluczem i uważam, że jest w tym sens. Więc to ponoć najgorsze, najzimniejsze powietrze, ono chodzi bardzo nisko ziemi. Dlatego staram się, żeby pierwszy wlot powietrza do gołębnika był minimum na te 40 cm od ziemi. To jest nigdy nie zamykane. Kolejny przedział to jest okno i to okno jest uchylane w zależności od temperatury. Ma na zimę, czy bardzo wilgotne, zimne drzwi, zimne dni jest zamykane całkowicie. Im cieplej, tym jest bardziej otwierane. Natomiast to jest dodatkowy wlot powietrza, ale nie taki, który jest dla mnie kluczowy. I oczywiście wylot z racji na swoją, że tak powiem, funkcjonalność, no musi być ten wylot, tak? Czyli mamy w pionie zawsze otwarta wentylacja, okno na wysokości i ta wentylacja, minimum wysokości tej wentylacji to jest 20-25 cm na 80. Okno, które ma 80 na 80 i wlot, który ma 80, powiedzmy, na 60. Mamy pion, z którego czerpiemy powietrze z jednej strony. Drugi temat, to jest bardzo ważne, czyli to powietrze tutaj, które nam chodzi tak jakby z tego gołębnika, albo inaczej wychodzi może w ten sposób, tak? Co zauważyłem w kolejnym swoim gołębniku, w którym zbudowałem, i tam jest jeszcze lepiej. I to zacząłem już w tym gołębniku ratować, ale to może nie jest najładniej zrobione. W każdym bądź razie, to powietrze, które tutaj mamy w gołębniku, ono automatycznie jest tam, jakbyś, Wiktor, tutaj podszedł i zobaczył przez te kratki, na wprost tego wylotu w szczycie, czyli nad sufitem, jest kolejny taki sam otwór, 25 cm na 80 czy tam 90. Czyli to powietrze, ono idzie w prostej linii, w takiej S-ce można powiedzieć. To jest zasysane, wyciągane nawet poprzez ruch gołębi, poprzez ich latanie. Jest ten ruch powietrza też powodowany, jeżeli jest dosyć spokojnie na dworze, tak? I wychodzi tam sobie górą w szczycie. Ale bardzo ważnym też elementem, żeby to powietrze było dobre, to tak na dobrą sprawę nie do końca jest ważne to, co mamy na dachu, czy jest to bapa, gąd, czy blacha, ale ważne jest, żeby stworzyć, jak ja to nazywam, to taką strefę buforową. Czyli jeżeli mamy krokiew, powiedzmy dziesiątkę, od góry mamy ten materiał, tą blachę, gąd, czy tam cokolwiek innego, to jeszcze ta krokiew od dołu jest obita płytą. Czyli to powietrze, które nam się nagrzewa bezpośrednio, jest tak jakby zatrzymywane, bo to powietrze między tą krokwią 10-centymetrową jest zabierane albo z jednej strony, gdzie jest otwór przy wylocie, albo z drugiej strony. To powietrze nie ma tak jakby tutaj dostępu do środka, ono jest zabierane między tymi krokwami. Natomiast z gołębnika, w tym suficie mamy tutaj tą siatkę, powietrze pracuje i zabierane jest nad sufitem, czyli tam mamy otwór, którędy to powietrze nam ucieka. Nie znam lepszego rozwiązania, nie zgadzam się z rozwiązaniami, gdzie gdzieś mamy z boku otwarcia. Zawsze mam tam jakieś swoje zastrzeżenia, jeżeli chodzi o sprawy takiego czucia i powietrza na gołębniku. Proszę mi wierzyć, ja nie podaję praktycznie nic swoim gołębniom, jeśli chodzi o drogi oddechowe. U mnie nie ma takiego problemu, jeśli chodzi o drogi oddechowe, one cały sezon są bez żadnych środków. Jest to klucz, bo tak jak już kiedyś powiedziałem, nieważne, ty możesz podać najlepszy środek, możesz zaszczepić najlepszym środkiem, jak masz słabą wentylację w gołębniku, niczym nie jesteś w stanie tego zniwelować.
No i też kiedyś, przed laty wieloma, było przekonanie takie, że gonik krzywdowieński, on powinien być zaciemniony, żeby ten gołąb w spokoju sobie odpoczywał. Nieprawda, słońce, promienie słoneczne, one też determinują formę, kondycję gołębia. Tutaj mamy tak zwaną płytę komorową, która daje nam bezpośrednio też dostęp do słońca. I bardzo często mogę zaobserwować w takie te dni chłodniejsze, kiedy wychodzą pierwsze promienie słońca i to słońce jest skierowane na przykład na jakąś część podłogi, gdzie moje gołębie, one aż pragnąc tego słońca, wszystkie się tak koło siebie układają i czerpią taką kąpiel słoneczną sobie biorą. Więc to jest, uważam, bardzo, ale to bardzo istotne. Też często hodowcy nie zwracają uwagi, ale ten gołębnik może jest troszkę za wysoki, ale jak jest idealny, dla mnie idealna wysokość gołębnika i kiedy te gołębie są spokojniejsze? Taka, kiedy gołąb nie ma za bardzo możliwości uciekania nam nad głową. Ten gołębnik każdy powinien dostosować do siebie. Wiadomo, że ktoś jest bardzo niski, a chce pokazać ten gołębnik komuś wyższemu, więc weźmie jakąś poprawkę, tak? Ale generalnie gołębnik wysokościowo uważam, że powinien być o te kilkanaście maksymalnie centymetrów wyższy niż my, bo wtedy naprawdę jest inna praca z tymi gołębiami. One nie mają możliwości takiego poczucia, że oszukam go, ucieknę mu nad głową. No to takie podstawowe, że tak powiem, informacje, którymi ja się, że tak powiem, kieruję zawsze w tym, jak gdzieś tam, powiedzmy, coś robię związanego z gołębiami. Moje gołębniki może nie są najładniejsze, nie są najnowsze, tu jest wiele rzeczy, które sam robiłem, czy też w pomocy z jakimiś kolegami pod zespołem i wyrabiali. Natomiast proszę mi wierzyć, że nie oddałbym go za wiele innych gołębników, za to powietrze, za klimat, który panuje na gołębniku. Ostatnia rzecz, żeby nie zanurzać, która uważam, że jest bardzo istotna, to jest to, że pamiętajcie o tym, czy jest dobrze na waszym gołębniku, świadczy też taki temat. W lecie, kiedy jest upał i wchodzicie do swojego gołębnika, macie mieć świadomość, że w gołębniku jest chłodniej. O, weszliście do fajnego pomieszczenia, tu jest chłodniej. W zimie, kiedy na dworze mamy bardzo zimno, wchodzicie do gołębnika, macie mieć wrażenie, o, wreszcie wszedłem, tu jest cieplej. To ma być odczuwalne. To są tylko ściany, ale to jest klucz do tego, żeby wasze gołębie się dobrze czuły. Bo jeżeli wchodzisz w lecie do gołębnika, wchodzisz do swojego gołębnika, a ty masz w gołębniku dużo cieplej niż na dworze, na dworze mamy 30, ty w gołębniku masz 32, 35, no to jest tragedia. Ten gołąb nie będzie się dobrze czuł i on będzie miał problemy z organami oddechowymi. To samo tyczy się w zimie. Gołąb nie lubi zimnego, znaczy takiego wilgotnego gołębnika. Jeżeli wchodzisz w jesień, zimą, gdzie na dworze mamy zimno, szarugę, a w gołębniku masz troszeczkę przyjemniejszy ten klimat i to jest odczuwalne, zapewniam, że ten gołąb będzie zdrowy i się będzie dobrze czuł. To tyle, pozwoliłem sobie pomądrzyć się na temat mojego spostrzeżenia na dom naszych pupil.